Państwo zobaczą, rozbudowa następuje. Wielka rozbudowa świata, jak to mówią, wiesz, moherowego, wielkiego. Wielka rozbudowa. No ale też powiedzieli, tutaj mówili cały czas, zresztą w Radiu 24, że ten świat Arabów ma nas jakby zaatakować będzie, tych uciekinierów jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, a tutaj już koń trojański jest. Nie tylko w postaci firmy Proficredit, a ASSA, tak to finanse i inne, które biorą na lichwę i wyciągają z ludzi soki, wszystkie, krew, ile się da, ile się da, ale mówimy tutaj o różnych, nie to, że instytucjach, bo jeżeli działają na półoficjalnie, a właściwie nieoficjalnie, no to nie są to instytucje, tylko takie, no wiem, mafie to są, mafie, o, które ściągają uciekinierów z zachodu i teraz jeszcze trochę i 5 minut z buwu pokorzystasz. Tam jest pełno szkła, tam jest beton, betonem, ale jest pełno szkła. I co by to było, żeby to miało dojść do jakiegoś nieszczęścia. Także proszę Państwa, pozdrawiamy serdecznie z wielkiego świata moherowego, bo właściwie to piękny mamy widok, naprawdę przepiękny mamy widok. Ku wyobraźni, bo nie chodzi tutaj o jakieś tam wielkie rozdzielczości, tylko o piękny widok, piękny dom Państwo zobaczą, piękny dom, ale jest rozbudowa wszędzie, jest rozbudowa, jest rozbudowa. Także radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström Extra. No i co teraz dalej, bo tutaj zaczęłyśmy mówić, proszę Państwa, o tym świecie wielkim moherowości stołecznej, moherowości wielkiej, że co my mamy w spadku, proszę Państwa, po tych otwartym karku, co my mamy, czy co oni mają, bo tutaj ja widzę, że już nikt do nikogo się nie chce przyznawać, nawet dziewczyna mówi, że ona nie jest katoliczką, a przecież jest. Nie chce się przyznawać do tego czy do tamtego. I to jest wstyd, że Polacy się nie chcą przyznawać. No niedługo to powiedzą, że nie są Polakami, a właśnie o tym trąbi internet, że Polacy nie chcą się przyznawać, a tylu tych uciekinierów tu najdzie i różne opcje i kulturowe też. No oczywiście, że linia Mysia to ona zachwala samą siebie i mówi, że wszystkie inne cywilizacje są barbarzyńskie. Na przykład tutaj było w internecie na temat Niemiec, że skąd Niemcy mają bogactwo, dlaczego są takie bogate? No z barbarzyństwa, z napadów, z grabieży. Bezpośrednia informacja, ale to też jest prawda, ja nie mówię, że to nie jest prawda, a Wielka Brytania to co? To samo przecież mieli, czy mają jeszcze kolonie nawet w świecie wielkim. Także my tutaj mamy taki wielki świat moherowości, a jesteśmy w sumie w Warszawie, czyli tak troszeczkę artystycznie, czyli dajmy się oszukać, zróbmy zielono piękny dom. I może, że ten dom sobie nawet zbudujemy i zbudujmy piękny dom. Proszę Państwa, jest zimno, jest nieprzyjemnie, lał deszcz. Teraz dopiero co mogłam się tutaj wystawić, chociaż mogłam wcześniej też, bo leje deszcz na nas jakoś tak nie za bardzo, ale no już teraz to nasza kamera mogłaby zmoknąć jako appendix radia. Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström Extra. Proszę być koniecznie z nami. Zobaczymy SMS-y, kto co do nas tutaj dzwoni, kto co do nas nadaje. Dawidek się nie odzywa, Zaleski śpi, Stasiek jest gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, proszę Państwa. A my tutaj musimy... Nie musimy, bo dla nas nadawanie, proszę Państwa, radia Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström Extra jest wielkim przywilejem, bo mamy tę świadomość, że nadajemy jakby poganom,
jak tutaj głosiłam 40 lat, przecież u Świadków Jehowy, Ewangelię, to ja nie mogę skończyć tego. No jestem, proszę Państwa, tutaj, gdzie jest rzeka, prawda? No, rzeki nie będziemy pokazywać, ale jestem dość daleko. No i pokazuję piękne krajobrazy. Nie musimy wnikać, jeszcze raz powtarzam, wpadać w jakieś tam dosłowności. Nie chcemy się też z nikim tu spierać, nie chcemy się też z nikim kłócić. Stąd też ten taki neutralny punkt. Neutralny punkt, gdy nadaje nasze radio, to KFM. Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Mamy małą elektrownię, dużą elektrownię, mamy tutaj podłączenie do baterii, bo praktycznie to jesteśmy na świeżym powietrzu, proszę Państwa. Jesteśmy na świeżym powietrzu, no i co? Jeszcze z dachu pada deszcz, z dachu jeszcze spadną deszcze. Świat maherowości wielkiej, wspomniałem na samym początku. Co mamy w spadku po tych otwartym karku? Plotkarstwo mamy takie podwójne, szemranie mamy, gadanie takie, a to tu, a to tam. Trzeba ten język wsadzić. Na przykład nasz Tobiasz to nie wiedział, o co chodzi, bo ja mówię, że Rysio właściwie to on, jak czy to na Szeligowskiej gdzieś tam na Woli, tutaj w Warszawie dalej, tam padalsze. Idzie na budowę, to on podaje rękę każdemu, kogo napotka, i to są robotnicy, to są, no najchętniej to inżynierom rękę podaje i gada. Gadu, gadu, ni pieniędzy, ni obiadu. No ale jak tak zacznie gadać, to zacznie obgadywać samych swoich. I teraz, jak się taki moherowy rozpędzi, to on wszystkich obgada, no i na tym polega cała wiocha moherowa. Że gadu, gadu, ni pieniędzy, ni obiadu. Już teraz też mówię, że pieniędzy, a nie mówię pieniędzy. Kiedyś jako chodząca, jeżdżąca, latająca, fruwająca informacja turystyczna miałam tysiące telefonów, ludzie dzwonili, jak mówić. No ale jak zaczęli mówić już też w międzyczasie, czego nie wolno było mówić, to było zabronione. Nie ma międzyczasu. Ale teraz tak się mówi, to się przyjęło, no to ja pieprzę całą tę informację, proszę Państwa, języka polskiego, że tak powiem. No. Język polski, czy tu jest Polska, czy tu jest język polski? Oczywiście, że powinniśmy bronić ładnego języka polskiego, ale niedługo ten język polski będzie tylko w muzeum. Niektórzy mówią muzeum, niektórzy mówią biblioteka. To są już takie trendy. Szatan, diabeł robi tak, nasyła swoich sług, żeby ten język polski inaczej brzmiał, gorzej brzmiał, a może względem, według niektórych osób, może on dobrze brzmi, ale no, biblioteka dla mnie to brzmi partacko. Jak jedziemy autobusem 118, 127 i mówi biblioteka uniwersytecka, no to jest źle. Tam jest też prawdopodobnie Biblia. Tej Biblii nikt nie widział w bibliotece uniwersyteckiej. Dlatego też ani języka polskiego poprawnego nie mamy przy bibliotece uniwersyteckiej, a przecież to jest UW, Uniwersytet Warszawski, tam też jest i polonistyka. No to proszę Państwa, o czym my tutaj mówimy? Ani języka polskiego poprawnego nie ma, ani Biblii w bibliotece nie zobaczysz. No to co zobaczysz? Śmieci. A apostoł Paweł, jak poznał prawdę Jezusa Chrystusa przyjął, to wszystkie te rzeczy, bo był strasznie kształcony, uznał za śmieci. Co uznał apostoł Paweł za śmieci? No to, czego się uczył w szkołach, prawda, żeby być tym faryzeuszem, saduceuszem, że tak powiem wam, jak krowie na rowie, kimś wielkim i znaczącym też politycznie, tak. Że wydawał listy gończe za chrześcijanami, żeby ich ścigano i na śmierć, prawda? Żeby ich osadzano w więzieniu. To tym się zajmował apostoł Paweł. Po tym, jak apostoł Paweł przejrzał na oczy, że właściwie on nie służy Jezusowi Chrystusowi, no to apostoł Paweł, proszę Państwa, już tego więcej nie robił, ale musiał oślepnąć jakby na chwilę apostoł Paweł.
gdy nadaje teraz tu i teraz nasze radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra, szkoda nam tego apostoła Pawła, że musiał, ale to była taka kara Boża, takie pouczenie to było takie. Także proszę Państwa, u nas troszeczkę będzie i tak, i tak, zresztą już od dawna jest. Myślę, że Państwo to zauważyli, ale ja chcę troszeczkę też może się wytłumaczyć, może sprostować, albo może wyjaśnić. Są różne głosy do nas docierają. Nasze radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra zbiera też takie impulsy bardzo drobne, nieznaczne, abyście Państwo wiedzieli, że rzeczywiście jesteśmy w Warszawie, że. No właściwie to strefa graniczna, tak, tak, w Warszawie, bo strefa graniczna jest stąd i dalej też się płaci inaczej już za bilety. Także proszę Państwa, rozkładamy wszystko na łopatki. Edukacyjnie, prawda? Rozkładamy wszystko na łopatki. Jeżeli Państwo pójdą do psychiatry, zapraszam serdecznie, a można siebie zbadać, prześwietlić, nawet można pójść na Abrahama, tam w Warszawie ulica taka jest, proszę Państwa, taki tunel, gdzie wjeżdżacie i Wasz mózg jest prześwietlany. No to przecież tam wszystko będzie widać, co się dzieje z Waszym mózgiem, a może coś, a może jest zanik mózgu, a może jest też zanik muszczku, czy zanik kory mózgowej, no bo u tego Rysia to już tak jak z tym rozmawiamy z Byszkiem, że od tej wódki, od tego alkoholu to już tam niewiele tych szarych komórek w mózgu u niego pozostało. No to więc jak on pójdzie do tych robotników, a jak jest na budowie, może nawet jest przyzwyczajony być na budowie, bo był kierownikiem tutaj Kasprzaka i tego, może proszę Państwa kłamać po prostu, ale przecież my tego nie będziemy sprawdzać, bo nawet niechby tak było. No to znaczy, że jest przyzwyczajony z pracownikiem, z robotnikiem na budowie, na świeżym powietrzu być. Serdecznie zapraszamy. Ale chodzi nam tutaj o tę taką wiochę, że nawet, proszę Państwa, jak jesteśmy w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, wchodzimy, to widzimy, że na przykład ochroniarze, no tam jest dwóch, trzech, czasem czterech i pięciu, i wtedy jeden na drugiego się ogląda, gapi, ble, 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 terelemele, kukuryku, lewartow, czyli oplotkowują ludzi. Czy to dobrze, czy to źle? Wiadomo, że źle, bo jak człowiek kątem oka widzi, obróci się, no to wiadomo, że źle. Radio Concita, gdy nadaje nasze radio, Tok FM Euro Concita, Barbie Baby Langstrom Extra. Jakiś 608 do nas tutaj dzwonił. Co to był za telefon? Nie wiem. Może oddzwonimy, może posłuchamy. 608-900-110. 608. A może to trzeba, proszę Państwa, tu nacisnąć. 608-900-110. W kanale edukacyjnym jesteśmy. Lubię to. Sieć komórkowa jest niedostępna. Proszę Państwa, dlaczego? Dlatego, że muszę wyjąć kartę, włączyć. Jest to premium mobile. Premium mobile. I teraz, proszę Państwa, premium mobile, premium mobile. I jesteśmy wszystkie wściekłe tutaj z tego powodu, że premium mobile, premium mobile, premium mobile, premium mobile kłamie, premium mobile oszukuje. Premium mobile oszukuje. Dlaczego oszukuje premium mobile? Dlatego, że nic nie działa. SMS-y jedne dochodzą, jedne nie dochodzą. I taka to robota imieniny kota. A może zadzwonimy do Rysia? Może do Rysia zadzwonimy? No. Co tam słychać u tego Rysia? Co tam słychać u tego Rysia? 600, 600, 604. Zobaczymy, czy my tak szybko znajdziemy. O, jest telefon do Rysia, zobaczymy. No, 600, 809. A zaraz zadzwonimy, 608.
A na też, Rysiu, śpisz pewnie, nie? No nie, no i dobrze. Ale tu deszcz jaki padał, czy jeszcze pada? Oj, z dachu leci. No. Tak, rżnie. No. A słuchaj, ten telefon to nie działa? Słuchaj, ja ci coś... No dobrze, dobrze, dobrze. Słuchaj, ja ci coś powiem. Biorę go do ręki i patrzę się na niego i tak. Jaki ten telefon stary, taki kawał gluta. On chyba nie działa i tak go... Ale tak włączam go, patrzę, nie działa. Potem zaczynam go tutaj doładowywać. Myślę, może nie ta ładowarka, to ta ładowarka. Patrzę, nie działa. Otwieram tutaj dupa Jasio, Jasio dupa i prawdopodobnie on nie działa, no. Ten wtyk, no. Jeszcze raz go tu po nim pomanipuluję nim, ale to chyba, ale ja czuję, że coś tutaj jakieś, no, to może ten wtyk właśnie, może, bo to tak też bywa. No niestety, ludzie to wiesz co robią, rzucają tymi telefonami, no, drzwi tutaj się rozpędziły, rzucają tymi telefonami i to tak, ale poczekaj, szarpią tą, tym wtykiem i on się rozluźnia i rozpieprza się, to trzeba... Nie ma kontaktu, ja tu zawsze tak wrażliwie podchodzę, że prosto wkładam, wykładam i wyjmuję i tak dalej, no. No. A dobrze, właściwie proszę ciebie, to tam, wiesz, można byłoby zostać, bo tam jeszcze na parafię poszli nasi, jeden na wózku inwalidzkim, ja ci coś powiem, na wózku inwalidzkim to jest taki jeden żebrak, który siedzi gdzieś koło Biedronki na rogu Nowego Światu i Świętokrzyskiej, opiekuje się nim ten Zeleski, co go Zofia Maciąg z krakowskiego przedmieścia, największa dewotka w Warszawie, wyciągnęła z więzienia za pedofilię. On się nim opiekuje. On i tak nie ma zysku z tych pieniędzy, bo ten nie za bardzo chce dawać. No, ale jakieś korzyści ma. Jest taki jeszcze Stasiek, stara dewota ze świętej Anny, który wszystkim wszystko finansuje, bo on pracuje na lotnisku i takie druciki gdzieś tam wtyka, ale gdzie on te druciki wtyka, to ja nie wiem, bo według mnie to ten Stasiek jest trochę szurnięty. Ale jak mi się na jego oczy patrzy, to patrzę na trzeźwe spojrzenie i on nas rozwozi i proszę ciebie, z tym wózkiem inwalidzkim zapieprzałyśmy do Kazimierza Dolnego przez Puławy i ten Zeleski, oni to i kierowca pomagał, ale ja nie, bo ja z tym wózkiem to nie mam zamiaru się tu użerać i dlatego myśmy... Ale słuchaj, oni zostali, ten Stasiek dał 200 zł, po 50 zł na łebka, taki jakiś ksiądz, on ich po, tam jakieś miał uświęcenie Matki Boskiej, rocznica, po tym, na, i wpuścili ich tam, na gdzie mieszkają księża, się uczą, seminarium. Ogromne przyjęcie, zjedli obiad i bardzo szczęśliwi byli, ale następnego dnia już jechali, proszę ciebie, nie na tą godzinę zajechali i w Puławach jako tak nie mieli autokaru. To więc wsiedli w taryfę, za którą trzeba było zapłacić 500 zł. No i przyjechała gdzieś tu na Bankowy, to ten Stasiek tu wyleciał, bo przecież są telefony i chyba mówi, że dał 200, ale on ciągle kłamie. Zapłacił na pewno 500 zł, bo przecież tamci już, a ten żebrak to on ma tyle tych pieniędzy. No na tym wózku on jest bardzo inteligentny chłop i ma te oczy takie, że nikt się nim nie interesuje, że go zostawiają, tylko ten Zeleski jeden, wiesz, no bo musi ktoś go tam ciągnąć w końcu. A ja mówię, słuchajcie, ja to w ogóle nie jadę, bo żeśmy jechali z Wiatraczna, Bank Millennium, ten Uniwersam nowy. Ja to nie jadę, bo ja to się już źle czuję, ale jakoś myślę, kurczę, jak za darmo Stasiek będzie filmować, finansować, no to w jednej restauracji po 29 obiad 6 razy, w drugiej restauracji po 20 zł obiad z kotletem schabowym ogromnym i ten Dawidek był, ale myśmy z Dawidkiem uciekli proszę autokarem takim małym, Nyską, proszę ciebie, z Kazimierza prosto do Warszawy za grosze, bo jak jesteś opiekunem i z tym wózkiem inwalidzkim, to jakieś 75% zniżki, to za grosze się jedzie, wiesz?
No to może i fajnie tak się powygłupiać było, ale myśmy uciekli stamtąd. Natomiast oni mieli pod gołym niebem spać, ale w końcu jak z tym Staśkiem powiedział, że zapłaci, no bo co mieli spać pod gołym niebem? Ksiądz nie musi przyjąć. Ksiądz, jak nie dasz mu 50 zł razy 4, to gówno ciebie nie przyjmie. No i oni wsiedli w tę taryfę, przyjechali wczoraj. Ja mówię, dobrze, że myśmy uciekli wcześniej od tych starych bab śpiewających, bo to są kapele, wiesz. No, o i tyle. I twoje radio tu zostało w tym pokoju, bo oni teraz, wiesz, zamykają. Ja mówię, przynajmniej mniej sprzątania i jeszcze mniej odpowiedzialności, bo jak gdyby co, no to wasza sprawa jest już. A radio jest w tym dużym pokoju chyba, bo co, bo gdzieś tu było? A, tam teraz OSE włączę, na telefonie będzie mi grało. Bo ten Piotrek mi tu dał, przyniósł te wtedy, ale to wtedy było, a teraz mi się jakoś o czym innym myślało, bo tu jest deszcz leje i cholera, i tu zimno, no ale nic, bardzo fajnie jest, no, także... No... A gdzie jest ten Tomaszkiewicz? Nie, ale on jest, nie? Bo tak może jakby tego. No ja wiem, no ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ja wiem, ja wiem. Ja... A słuchaj, ten Uchański, trzeba, żebyś się z nim skontaktował, bo on pracuje znowu w Warszawie gdzieś. Pracuje w Warszawie gdzieś, no i ja mu mówię, że słuchaj, ale on przecież, ale on taki zaborczy na te godziny, że nawet się nie spyta, świnia. Ja mówię, spytaj. Nie, nie, to jest jakaś inna firma w Warszawie. W internecie mówi, że znalazł, może jego żona, bo tam oni z jego rodziny, jak on przyjedzie, to się 10 razy pyta, czy dojechałeś, czy już. Ja mówię, ale masz obstawę. No to oni w internecie mu znaleźli tę pracę i no, ale on się nic nie chwali tutaj. Ale Rysiu, policzyli nam, powinieneś jutro zadzwonić i opierdolić, że po 1400 ileś złotych zapłacili, a miało być, wiesz, 1900, 1000, że to nie po 10, 11, tylko po 8 złotych policzyli. Okradli, okradli, ten Uchański mówi, że okradli. No. No, no dobra, Rysiu, no to na razie. No hej, hej. Także proszę Państwa, rozmawiam tutaj z Ryszardem i on mówi, że taka robota imieniny kota. Taka robota imieniny kota. Pozostało 3% no, baterii, czyli że tu wcale mi się nie ładuje. Nie wiem dlaczego. Trzeba będzie jeszcze raz gdzieś to podłączyć w inne miejsce. Także proszę Państwa, proszę pozostać z nami. Proszę być z nami. Może tylko jeszcze skorzystamy z tego numeru telefonu, co tu dzwonił. 608 608 910. Co to miało być? Czy to nie jest ten Polkredyt? Trzy wybierzemy, trzy. No i czego? Do tej mobajla, żeśmy się dodzwoniły. A to jest T-Mobile. No to wszystko jest teraz nagrywane, a to nasze radio Koncita to nie jest nagrywane. Wszystko jest nagrywane. I teraz muzyka. 2 godziny, mam nadzieję, że będzie krótko. Proszę Państwa, mamy już teraz czekanie zagwarantowane, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Także przesyłamy buziaczki, no i że, no i że. Proszę jeść kaczki.
No ale widzisz to, to ja muszę tutaj naładować. Wcale nie jest takie oczywiste, że to będzie działało, proszę pani. Radio kończyli. No. Ale dzień dobry, proszę pana, to był do mnie telefon na numer 572 561 079 i nie wiem, co tam czytać. Z tego telefonu 572. Nie no, tam do mnie dzwonili na tamten telefon, nie mogę sam tego. Tak. Nie, no tam na 572. No to jak nie było, to nie. Proszę Państwa, T-Mobile, oni powinni wiedzieć, jeżeli tu jest 608, 10 minut temu 900 i 100 było, to oni powinni wiedzieć. Oni mówią o najwyższej jakości połączeń. No dobrze, najwyższa jakość połączeń, ale on nie ma zielonego pojęcia, że od nich ktoś dzwonił na numer 572. 561 079, bo już proszę Państwa, myślałam, że to jest 608, że to jest z Polkredyt, z tej firmy oszustystycznej, że znowu będzie się pytać, czy tu jest mężczyzna, czy tu jest kobieta. I będzie się tak pytać, że jak ona nie będzie pewna, czy tu jest mężczyzna, czy tu jest kobieta, no to albo się jedna strona wyłączy, albo druga strona się wyłączy, bo rozmowa nie ma sensu. I takie to są dzieje nieba i ziemi, proszę Państwa. Także do Polkredyt to jeszcze może się dzisiaj zadzwonię, ale jest po godzinie 7 i nie wiem, czy to będzie w ogóle możliwe, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Jest cholera, strasznie zimno. Jest bardzo zimno i nie wiem, czy to co wypali. Także proszę słuchać jeszcze tutaj tego naszego radio Conchita. Przydałaby się jeszcze jakaś antenka, bo tak, proszę Państwa, żeby to coś grało, żeby coś naprawdę żyło, było, grało, to przydałaby się jakaś antenka. No ale że te antenki nie ma, zaraz będzie, proszę Państwa. Zatroszczymy się o antenkę. O, także proszę Państwa. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Także jedziemy za grosze, proszę Państwa, jako pierwsza grupa inwalidzka. No i tak ten kierowca tam nic nie sprawdza, ale przecież legitymację i tak pokazujemy. Legitymację mamy. Także proszę Państwa, o co chodzi? Radio Conchita. No i teraz tak. Radio Conchita. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langston, Extra. Baranek Boży, to Jezus Chrystus, który był zabity i wszyscy umywają ręce, że to nie oni, a tu pisarz. Pisarz mówi, że gdyby Jezus żył teraz w XX wieku, XXI wieku, to też, że by go zabili. No to przepraszam bardzo. Gdzie my żyjemy? Wśród złoczyńców, morderców, bo wiesz, minęło 2000 lat, więcej już, i mówią, my byśmy go nie zabili. A to nie jest prawdą, że byśmy go zabili. Czyli prorok Izajasz miał rację,
Księga Izajasza w 732 roku przed naszą erą napisana. Miał rację prorok Izajasz, który mówił, że myśmy go zabili w czasie przeszłym, chociaż to było przecież 800 lat do przodu jeszcze, prawda? No ale właśnie. Także troszeczkę mszy to wam tutaj nie zaszkodzi. Radio kończy. Radio kończy. Proszę być. Proszę być. Radio kończy. Te drzwi atakują nas. Atakują nas drzwi. Że aż trzeba, proszę państwa, podstawić tu je. Leje deszcz. Także widać, że leje deszcz. Fałsz był. Także był fałsz, proszę państwa. My to mamy taki słuch, że wiesz, wszystko słyszymy. Jak ktoś fałszuje. Radio Conchita, to FM Euro Conchita, Barbie Baby Lance. Także leje deszcz, niestety to duży deszcz, duży deszcz, duży deszcz, duży deszcz, duży, leje duży deszcz, leje duży deszcz. Leje duży deszcz, leje, 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 leje duży deszcz, leje, leje duży deszcz. Leje duży deszcz, leje, leje duży deszcz. Leje deszcz, leje deszcz, pada deszcz, leje. Po prostu mówimy, że leje bez deszczu, a jak deszcz, to pada deszcz, pada deszcz, pada deszcz, leje deszcz. Leje deszcz, pada deszcz, leje deszcz. No i patrz, to wszystko zmokło, że niestety eksperymenty trzeba przełączyć na suche. Radio Conchita, to kafelnik.